Witam Państwa bardzo serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak krok po kroku narysować taką martwą naturę. Zapraszam do nauki. Rysunek martwej natury rozpoczynamy od wykadrowania sobie naszej kompozycji przy pomocy takiej ramki. Można ją zrobić sobie samodzielnie, oczywiście w domu z tektury. Musi być ona w proporcji naszej kartki, tak aby zgadzały nam się właśnie obraz przełożony na to, co chcemy narysować. I właśnie taką ramką na wyprostowanej ręce szukamy sobie naszego kadru. Najlepiej z jednym okiem zamkniętym, ponieważ my widzimy trójwymiarowo, widzimy głębie, a na kartce kartka jest po prostu dwuwymiarowa i nasz rysunek także będzie dwuwymiarowy. Rysowanie na tym etapie to bardziej przyglądanie się strukturze przedmiotów i to, jak one są pomiędzy sobą poukładane. Gdy już mniej więcej określiliśmy, jak nasza kompozycja ma wyglądać, to staramy się przenieść nasz obraz na nasz rysunek. I potrzebujemy zostawić sobie margines błędu, ponieważ nigdy nie wiemy, czy nasze najdalsze przedmioty nie wyjdą nam poza kartkę. Więc sobie robimy w tych miejscach, gdzie są najwyższe, największe przedmioty, krawędzie naszej kompozycji, robimy sobie właśnie tutaj taki margines. Przekładanie proporcji w rysunku polega na tym, że wybieramy sobie jedną wartość, którą będziemy potem przeliczać inne wartości. W moim wypadku będzie to wysokość tego wazonu szklanego i przyjmuję, że to jest moja wartość x. I potem szukam odpowiedników w mojej kompozycji, gdzie ten x się mieści. Czyli zawsze na prostej ręce, gdy sobie wyznaczyłam dokładnie tą wartość, potem mierzę sobie różne kąty, odległości, czy wszystko się zgadza. Zmierzyłam sobie, że wysokość mojej kompozycji to ponad 2x, więc x w moim wypadku tutaj będzie inny niż to, co mierzyłam w ten sposób. Czyli załóżmy, że będzie to wartość y i mierzę ją sobie znowu w ołówku, będzie to tyle. I właśnie tutaj ten margines błędu się w tym momencie przydaje, bo jeśli moja kompozycja ma ponad 2x, to po prostu tutaj będą wychodziły mi te draperie w dół. One mogą być ucięte. Natomiast na szerokość to także będzie ponad 2x. Nie bójcie się często sprawdzać tych proporcji, bo to na tym etapie jest bardzo ważne. I jeśli teraz popełnimy dużo błędów, to potem nasza kompozycja się posypie i nic nie będzie odzwierciedlało rzeczywistości. Gdy mniej więcej nakreśliliśmy sobie nasze proporcje, przechodzimy do szukania w naszej kompozycji prostych brył geometrycznych, grania stosłupów, stożków i walców i tym podobnych. Więc jako, że zaczęłam od tego mojego wazonu, to na nim na początku się skupię. I chciałam jeszcze zaznaczyć, że na tym etapie pracy, gdy mamy czyste ręce, możemy sobie delikatnie oprzeć rękę o naszą kartkę. Delikatnie, bez, że tak powiem, bardzo mocnego obrysowywania tych naszych elementów, ponieważ kontur w naturze tak jakby nie występuje. Kontur to jest umowna granica pomiędzy światłem i cieniem. Więc tylko po prostu jest to teraz umownie, żebyśmy wiedzieli, co gdzie jest. Draperia składa się z miękkich lub twardych załamań. Bardzo często można ją też przedstawić w formie dużej ilości trójkątów. Które później będziemy oczywiście dokładniej opracowywać na dalszym etapie naszej pracy. Rysowanie słoików i szkła jest o tyle podchwytliwe, że tak jakby szkło jest przezroczyste, więc operujemy budowaniem światła na etapie rysowania światłocienia, gdzie skupiamy się już na szczegółach, na blikach świetlnych. Więc teraz po prostu go tylko zaznaczymy go jeszcze delikatniej niż inne części, a na przykład gałęzie, jako że rozbudowują się
po całej naszej kompozycji, to teraz je po prostu ominę, bo jest to forma bardzo organiczna. Detale typu kwiaty właśnie zaznaczę sobie tylko jako trójkąty. Staramy się nie przywiązywać do jednego elementu, tylko budować cały obraz tak jakby jednocześnie, stopniowo. Gdy już mamy rozrysowaną naszą kompozycję troszeczkę dokładniej, przechodzimy do opracowywania waloru. Walor nie jest równoznaczny ze światłocieniem. Walor to jest po prostu skala szarości w naszym czarno-białym rysunku. Po prostu od najciemniejszych czarnych miejsc po całkowitą biel. I proszę pamiętać, że jeśli raz zarysujemy sobie naszą kartkę, na przykład mocniejszą kreską, to nie będziemy potem w stanie wrócić do całkowitej bieli, więc tą biel musimy, że tak powiem, uszanować. I opracowywanie waloru jest łatwiejsze, gdy mamy kolorową kompozycję i sobie na przykład zmrużymy oczy, więc wtedy widzimy, co nam najbardziej świeci, a co jest najbardziej czarne. Na tym etapie także możemy wykorzystać niezwykłe ołówki, a na przykład takie grafity. Przejdziemy teraz do luźnego zakreskowywania naszego waloru. Więc mamy ciemną tkaninę z tyłu. Jeśli macie wątpliwości, czy kolor czerwony jest jasny czy ciemny, to możecie też popatrzeć na czarno-białe fotografie, gdzie kobiety są na przykład umalowane czerwoną szminką. I wtedy wiemy, że kolor czerwony raczej nie jest odbierany jako jasny. Ale jest on na pewno jaśniejszy niż ta granatowa tkanina z tyłu, więc ją jeszcze możemy sobie wzmocnić. Tkaninę białą zostawiamy nienaruszoną i mamy też czarny telefon, który jest troszeczkę zasłonięty przez naszą białą tkaninę, więc wypadałoby go, że tak powiem, tutaj zmazać. W tych miejscach, gdzie wyłania nam się tkanina. To jest gumka w ołówku dla rysunku, gdzie jest nam potrzebny na przykład blik świetlny lub opracować jakiś detal. I telefon jest czarny. Jako że on jest naszą dominantą kompozycyjną, jest na pierwszym planie i w moim wypadku chciałabym położyć na niego jakiś nacisk kompozycyjny, to mogę, że tak powiem, jeszcze wzmocnić ten walor względem reszty kompozycji, czyli bardziej przyciemnić niż jest w rzeczywistości może, ale że jako jest całkowicie czarny, to oczywiście, że tak powiem, nie muszę nic przekłamywać. Po prostu rysuję, jak go widzę. Na etapie waloru możemy też delikatnie zaznaczyć ten wklęsłość koszyka, czyli ten cień, który tam właśnie nam wchodzi. Jest on dosyć istotny. I tylko delikatnie zaszarzyć sobie płaszczyznę tego biurka, które jest ewidentnie ciemniejsze niż nasza tkanina. Właśnie mrużenie oczu na tym etapie jest bardzo przydatne.
opracowaliśmy sobie walor, musimy teraz właśnie uwzględnić nasze gałęzie, które są jaśniejsze od naszej granatowej tkaniny. W tym celu posłużyłam się gumką w ołówku i ostrą krawędzią zwykłej gumki. Bardzo delikatnie rysuję sobie, że tak powiem, w negatywie. Gdy mamy już całkowicie rozrysowany walor, przechodzimy do ostatniej części rysunku, czyli opracowywania światłocienia i detalu. One są ze sobą powiązane, ściśle ze sobą współpracują. I musimy też się zastanowić, jakie mamy światło w naszej martwej naturze. Czy ono jest punktowe i dużo jest blików świetlnych, czy mamy właśnie światło rozproszone, delikatne, nie ma ostrych cieni, cienie są z delikatnym, rozpraszającą się krawędzią. I w ten sposób na przykład opracowuję sobie draperię, czyli już mocniejszą kreską nadaję cień. Tu widzę na krawędzi bliki świetlne, co oznacza, że tu są białe plamy, a reszta jest troszeczkę bardziej szara. Szukamy wypukłości, na których będzie nam się kształtował cień. Nasze światła mogę podkreślić gumką, żeby zatrzeć też ten kontur tego bliku. Teraz przechodzę do opracowania struktury tej wikliny. Czyli właśnie kreskami przyglądam się tak, jak układa się struktura tego koszyka i spróbuję ją naśladować. Oczywiście przyglądamy się, gdzie pada cień. Bo każdy przedmiot osadzony jest ze sobą w korelacji. Więc tak jak nasz koszyk leży na biurku, na stoliku, to tak będzie on rzucał na niego cień. Teraz możemy sobie także opracować dekoracyjnie te nasze kwiaty. Dodajemy elementy, które zostały wcześniej pominięte. I teraz ważnym elementem jest właśnie nasze szkło, czyli nie patrzymy na nie w sposób taki, jak ono deformuje do końca te nasze gałęzie. Ja proponuję po prostu spojrzenie na to, jak jakąś formę abstrakcyjną i gdzie się zaczyna światło, gdzie kończy się cień. Więc tu mamy właśnie krawędź, z zewnątrz jest krawędź cienia od naszego metalowego garnka. W środku jest z brzegu blik świetlny, więc go sobie zostawiam. Potem go mogę przeszarzyć, ale na tym momencie po prostu zostawię biały.
i musimy wnikliwie obserwować strukturę tego słoika. Nie musimy się spieszyć, mamy teraz bardzo dużo czasu. Szukam plamek, trójkątów ciemniejszych. I w ten sposób nasze gałęzie w środku tak jakby same się wyłonią. Potem nasze gałęzie także składają się ze światła i cienia, więc tam, gdzie widzimy jego krawędź, sobie ją podkreślamy. Nasze gałęzie staną się bardziej trójwymiarowe. Będą sprawiały wrażenie iluzji. I tu przechodzi właśnie znowu jaśniejszy element, więc sobie to wymazuję. Struktura naszego wazonu składa się z różnych odłamków szkła, więc sobie mniej więcej rozrysowuję te trójkąty. I z tego, co zaobserwowałam, to nie trójkąty są ciemniejsze, tylko szczeliny pomiędzy nimi. Nie muszę dokładnie odrysowywać każdego trójkąta. Chodzi tylko o stworzenie iluzji, z czego złożony jest ten wazon. Gdy mniej więcej rozrysowaliśmy sobie nasze trójkąty i nasze odłamki, to przechodzimy właśnie do zarysowania cienia, który jest u dołu mocniejszy, bo jest właśnie przykrywany przez inne obiekty i zacieniowania właśnie tych naszych szczelin. Widzimy, że w naszych odłamkach także dzieją się różne rzeczy, więc możemy je po prostu delikatnie, impresyjnie zaznaczyć. Nauka rysunku to proces pracochłonny, ale wdzięczny, dlatego zachęcam Was do próbowania i nie poddawania się. Ponadto każdy może się go nauczyć. Na koniec jeszcze chciałam Wam pokazać, jak utrwalić nasz rysunek, aby węgiel lub grafit nie osypywał się podczas np. transportu lub no nie wiem, chociażby dotykania. Oczywiście nie powinniśmy dotykać naszych rysunków, ale gdyby ktoś chciał go zobaczyć, przez przypadek dotknął, to żeby nasze medium od razu nie odeszło. I w tym celu klasycznie używa się fiksatywy lub wersja bardziej ekonomiczna to po prostu lakier do włosów. Jest to także wersja bardziej dostępna. I po prostu nasz rysunek musimy spsikać tym specyfikiem. Z takiej mniej więcej odległości. Jeśli robi się on mokry lub papier, na przykład gdy był cienki i zaczyna nam się wydawać, że zaczyna przemakać, to nic się nie dzieje, bo potem po prostu to wyparuje i wszystko będzie w jak najlepszym porządku. Nasza praca będzie utrwalona. Dziękuję. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, zapraszam do kontaktu mailowego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.